Radio SK, 11 minut po godzinie 8, Tomek Struj, witajcie. Derby Trójmiasta, historyczne na antenie Radia SK, bo właśnie u nas w studiu spotykają się piłkarze Lechii Gdański, Arki Gdynia. Można powiedzieć, że w stereo i w kolorze, bo również dzisiaj będziecie mogli zobaczyć materiał z dzisiejszego programu na stronie Lechia.net. No i mamy gości dzisiaj kolejnych, Krzysztof Bąk i Paweł Zawistowski. Dzień dobry panowie. Dzień dobry państwu. A tak, wygodnie się rozsiedlił. Daleko mieliście do mikrofonu. Pierwszy raz w studiu chyba, co? Tak w radiu. No można powiedzieć, że pierwszy raz. Lekka trema? Nie, luźno. Luźna atmosfera jest tutaj w studiu, więc jest okej. Okay. A kolega? Ja spokojnie dam sobie radę. A kolegi tutaj nie słyszę, teraz słyszę, dobrze jest. Spokojnie dam sobie radę. Damy sobie radę. Podobna trema jak się występuje po raz pierwszy na boisku swojego klubu? Wydaje mi się, że nie, że tego się nie da porównać, także to są zupełnie inne przeżycia. Tutaj w radiu jest zupełnie luźniej, także... Ty zaczynałeś w czerwcu debiut, tak? W Arce Gdyniak, tak. W czerwcu teraz miałem pierwszy mecz. I jak się, Paweł, czujesz? Bo to w sumie dosyć krótki okres. No tak, zgadza się. Bardzo dobrze zostałem przyjęty przez drużynę, także jestem zadowolony, że trafiłem do Arki i mam nadzieję, że to jeszcze dowodnie w tym meczu. Ciekawe, jak się będziesz czuł w takim meczu właśnie derbowym, co? No właśnie, jeszcze nie miałem przyjemności grać w derbach, także no, na pewno to będzie fajne przeżycie. Jestem kibicem łódzkich drużyn, bo pochodzę z Łodzi, także jako dziecko chodziłem na stadion UKS-u i Widzewa i przeżyłem trochę... Takich klimatów podobnych. Takich klimatów, ale to bardziej jako kibic, nigdy od strony boiska. Teraz zobaczę, jak to będzie z drugiej strony. A jak chłopaki w Warce opowiadają o takich meczach, w ogóle jakoś mają inny stosunek? Przeżywają to? No wiadomo, każdy przeżywa derby, także to jest jeden z najważniejszych meczów w lidze i wiadomo, że wszystkie mecze można przegrać, ale derby trzeba wygrać, także... Mam nadzieję, że po prostu udowodnimy to walką i zaangażowaniem na boisku. Ciekawe, czy okażesz się Wunderwaffe tutaj, jakąś Arki w tym momencie na stadionie Mitroguta. No mam taką nadzieję. Mam nadzieję, że pomogę jakoś drużynie i że no, damy radę. Krzysztof Bąk, jesteś w Lechii już no, ponad rok. No już w zimę teraz będzie 2 lata. Czyli derby już nie są ci obce. Nie, już miałem przyjemność 2 razy zagrać w derbach i na razie... I 2 razy było 2-1, no zobacz. Na razie właśnie te oba mecze wspominam bardzo miło i liczę na to, że zostanie tak po niedzieli tak również. Jakiś specjalny stosunek masz do tego meczu? Czy to trudniej się gra, łatwiej? Tak, bo rzeczywiście no, presja kibiców jest niesamowita chyba, co? No tak, jest to bardzo ważny mecz dla nas jako piłkarzy, ale mega ważny dla kibiców, bo praktycznie kibice żyją derbami. To są 2 mecze w ciągu roku, które wywołują mega emocje. Ale u nas, u zawodników, no, nie możemy sobie rozgraniczać, który mecz jest ważniejszy, który jest mniej ważny, bo gramy startując w lidze o Mistrzostwo Polski i każdy mecz musimy starać się wygrać, żeby zdobyć jak najwięcej punktów. Aczkolwiek w tym meczu będziemy chcieli z podwójną jakby siłą i zaangażowaniem uszczęśliwić naszych kibiców i zdobyć 3 punkty. Teraz taki cytacik na początek. Reprezentacji się nie odmawia. Nie można wybrzydzać na to, na jakiej pozycji się gra. Oczywiście najlepiej, jak rola w kadrze jest określona, gdy piłkarz nie jest rzucany to tu, to tam, bo wtedy trudniej pokazać się w 100%. Kto to mógł powiedzieć? Pewnie Hubert. No właśnie, jak tam chłopaki przeżywają jego debiut w reprezentacji. No ja wczoraj położyłem dzieci spać wcześniej, żeby właśnie móc obejrzeć mecz i myślę, że dobrze zagrał, chociaż to była dla niego nowa pozycja, ale zagrał dobrze, miał jeszcze szansę strzelić bramkę. A myślę, że trener powinien być z niego zadowolony. Myślisz, że jest szansa, że jeszcze się wykaże w reprezentacji? Jak najbardziej. Po tym meczu myślę, że powinien dostać spokojnie następną szansę. Jakieś wsparcie chłopaków miał z Lechii? Szczególnie przeżywał to bardzo w ogóle? No na pewno to był jego jakby debiut w seniorskiej reprezentacji, więc taki mecz to każdy myślę przeżywa, ale Hubert jest twardy i mocny psychicznie, więc myślę, że przeżywał to, ale był 100% gotowy do gry. No odczuć to ją wyraźnie można odczuć wszędzie, bo to i w gazetach, i w radiu, i wszędzie to widać, wszędzie o tym głośno, także no daje się ta atmosfera odczuć, a jak to będę postrzegał, to będę mógł bardziej coś się wypowiedzieć chyba po meczu, no bo wiadomo, jak będę w tym uczestniczył, to będę mógł wtedy więcej coś o tym opowiedzieć, ale naprawdę no, cieszę się, że mogę brać w tym udział i jestem zadowolony, że
właśnie ten mecz teraz będzie i tak jak mówię, no postaramy się wszystko zrobić, żeby wygrać. Ciekaw jestem, jak popularność widzą piłkarze swoją. Powiedz mi, a Krzysztof, ty masz już problem z popularnością? Nie, ja myślę, że ten problem to nie jest, aczkolwiek no zdarzają się sytuacje na mieście, że kibic jeden czy drugi podejdzie, zapyta, jakoś tam poprosi o jakieś dwa, trzy zdania. A to miłe chyba, nie? Zdecydowanie. Na razie się nie spotkałem, ani nie słyszałem nawet od chłopaków, żeby jakieś tam były niemiłe sytuacje na mieście, gdziekolwiek byśmy nie byli, więc... To jest miłe i to buduje. Jaki dzisiaj macie plan dnia? Treningi są jakieś czy wolne? Nie przed takim meczem. Na razie nie. Nie. Dzisiaj mamy trening. Później to zobaczymy. No. Jakiś specjalny plan na pokonanie Arki? Strzelić jedną bramkę więcej. Po prostu. To jest prosty, łatwy i przyjemny, miejmy nadzieję. Paweł, macie jakąś taktykę na Lechię? Wygrać mecz, także zobaczymy po prostu. Chłopaki nic z pary nie puszczą zupełnie. No. A optymalna temperatura? Chyba za gorąco nie może być, nie? Tak około 15 może stopni. 15, to mam złe wiadomości, będzie 8 stopni w niedzielę. Ale atmosfera na trybunach będzie... Będzie gorąco. Myślę, że będzie troszkę więcej niż 8. Generalnie próba dzisiejszej pogody to właśnie dokładnie to, co będzie w niedzielę, również dzisiaj 8-9 stopni. Ze mną już Krzysztof Bąk, Paweł Zawistowski. Chłopaki, ten mecz więcej emocji wywołuje. No zdecydowanie, to są derby, jak to się mówi, derby rządzą się własnymi i swoimi prawami. Kibice ze zdwojoną siłą będą kibicować i będą dopingować, więc no my musimy zrobić to samo na boisku. Co się tak się zastanawiam właśnie teraz, bo gadaliśmy o tym, że będzie no, cały stadion zapełniony, że to chyba będą ostatnie derby na starych stadionach, co? No ale idzie nowe, miejmy nadzieję, jeszcze lepsze. No właśnie, bo Arka za chwilę będzie miała praktycznie już na początku roku gotowy stadion. No zgadza się, następne derby już będą na nowym stadionie, no właśnie. Miejmy nadzieję. No jestem pewien, że na pewno będzie zapełniony do pobrzegi. Także... A kolejne derby będą już pewnie na Baltic Arenie. Bo jest szansa za 2011 pierwsze mecze, tak? No taki wymóg jest chyba UEFA. Na razie taki plan i idzie wszystko w dobrym kierunku, że pierwsze mecze mamy grać w okolice kwietnia. Teraz mamy słuchaczkę. Cześć Alicja. No to twoje pytanie. No. Jaki wynik meczu nas zadowoli? My chcemy wygrać ten mecz, a czy będzie 5-0, czy 1-0, czy 2-1, no to już, że tak powiem, pozostaje sprawą drugorzędną. No najważniejsze są 3 punkty i najważniejsze jest to, żeby Lechia podtrzymała tą dobrą pasę ostatnich 4 meczy zwycięskich z Arką. A i co, jakich byś chciała wynik? Będziesz na meczu, tak? No to super, jaki ciebie wynik zadowoli? No? Nie masz litości dla Arki, widzę. Sobie pytanie teraz do Krzyśka od kolejnego słuchacza. Jak widzisz siebie w Lechii za jakiś czas? Czy chcesz odejść i czy są szanse na reprezentację? Jeśli chodzi o to ostatnie, no to trzeba było zapytać trenera Smudę, ewentualnie sztab szkoleniowy reprezentacyjny. No ale szlak już przetarty jest. No Hubert pokazał się wczoraj z bardzo dobrej strony, zobaczymy. Może szepnąć nam coś trenerowi w ucho. No. To jest akurat sprawa, która nie jest dla mnie na razie priorytetem. Jak tutaj się widzę w Lechii? No ja mam jeszcze dwa lata kontraktu, więc ja nie przewiduję żadnych zmian w tym temacie. Osiedliliśmy się tutaj z rodziną, dzieci nie chorują, mają tutaj wszędzie blisko, jest nie wiem, duży komfort, jeśli chodzi o wychowanie, więc w klubie jest wszystko poukładane, dopięte na ostatni guzik. Jest dobrze. Jest dobrze i nie zamierzam tego zmieniać. A Paweł, też się osiedliłeś tutaj z dziećmi, jest dobrze? Nie. To jeszcze bez dzieci. Jeszcze bez dzieci, z żoną to jestem, także jest dobrze, ale zobaczymy, jak to się potoczy. A twoje marzenie takie dalekosiężne to jest reprezentacja, klub jakiś zagraniczny, konkretny? No chyba każdy o tym myśli, tylko no, ja w ostatni rok miałem kontuzję, także dopiero muszę dojść do optymalnej formy, a
potem te plany dalsze będziemy starać się realizować. To bardzo dyplomatycznie odpowiedziałeś. To ja teraz niedyplomatycznie zapytam, cytując pytanie Gosi z SMS-a, gdzie chłopaki świętują, imprezują po wygranej? Lechia, gdzie? W domu. Tak? Nie ma jakiejś imprezy? Nie. No tutaj mecz jest z tygodnia na tydzień, więc nie możemy sobie pozwolić na jakieś tam większe rozluźnienie. Wiadomo, wszyscy się cieszą, wszyscy są zadowoleni, ale większe, dłuższe rozluźnienie może spowodować, że następny tydzień już nie będzie taki miły i kolorowy jak ostatni. To więc... prawie jak Zakonie! No niestety zawód piłkarza polega na tym, że trzeba się poświęcić przez te kilka miesięcy sezonu, potem jest jakiś tam urlop, odpoczynek i wtedy można sobie ewentualnie się troszeczkę bardziej rozluźnić. To może chłopaki z Arki potrafią imprezować, co? No może potrafią, ale tak jak... Musi być okazja. Krzysiek powiedział, to naprawdę ciężko znaleźć czas w sezonie, bo mecz jest co tydzień i nie dałoby rady się zregenerować. No to w takim razie trzymamy kciuki za obie drużyny, a wygra lepszy, prawda? Dokładnie. Mecz już w niedzielę, jutro kolejni goście w naszych derbach w Trójmieście. Jutro Marek Zieńczuk i Maciej Szmaciuk, a już w piątek, słuchajcie, trenerzy obu drużyn na żywo na naszej antenie. Tutaj jedna ze słuchaczek zapytała o to, jaki wynik by Was zadowolił, jaki byłby to wynik? No tak jak chyba już Krzysiek odpowiedział właśnie na radio, że to byłby wynik zwycięski 1-0, 2-0, 3-0, to nie ma znaczenia, liczą się 3 punkty i to jest najważniejsze. Pytania trochę powtórzę, macie jakiś sposób na to, żeby pokonać Arkę? Ja myślę, że my musimy grać ten futbol, który ostatnio prezentujemy, szło nam dobrze. Wyniki świadczyły, że idziemy w dobrym kierunku i jeśli będziemy grać z takim zaangażowaniem i z taką jakością, jak ostatnio, powinniśmy zdobyć. Właśnie osiedliście troszkę na laurach po tych ostatnich super zwycięstwach? No nie, teraz w weekend była przerwa na kadrę, nie trenowaliśmy, znaczy nie graliśmy meczu i poprzedni tydzień dosyć mocno potrenowaliśmy. Właśnie, żeby nie spocząć na tym, co już osiągnęliśmy, a żeby jeszcze popracować nad tym, czego nam brakuje i żeby w tym meczu z Arką jeszcze więcej pokazać, że nie będziemy tutaj drużyną, która będzie tylko walczyła środek tabeli, a może o coś więcej. No, grać u siebie na własnym stadionie to duży plus. Myślę, że tak. No, kibice wiem, że zapełnią stadion do ostatniego krzesełka. No i będą dopingować przez pełne 90 kilka minut, a to na pewno pozwoli nam na rozwinięcie jeszcze bardziej skrzydeł i że to będzie ten nasz 12 zawodnik. No właśnie, bilety rozeszły się błyskawicznie, to też dobry znak. Biało-zieloni kibice na pewno nie zawiodą. Lepiej wam się gra, jak jest taki pełen stadion? No zdecydowanie, to jest inna atmosfera, ten duch sportu, duch walki. Unosi się przez całe 90 minut nad stadionem i to dodaje takiego kopa.